Hej, cześć, siemanko, z tej strony Wkurwiony i witam Was w kolejnym odcinku z Clash Royale. I dzisiaj, słuchajcie, zrobimy sobie mały eksperyment. Kiedyś Chester z kanału Gramy w Gry wrzucił bardzo fajny odcinek o przyspieszaniu skrzynek, czyli o silverach i golden chestach, że jest naprawdę warto przyspieszać te skrzynki. Więc dlatego ja postanowiłem zrobić taki mały eksperyment. Kupimy sobie dzisiaj gemy za 40 zł, ogólnie kupimy pakiet, słuchajcie, zrobimy przy okazji opening Super Magical Chesta, to będzie mój trzeci Super Magical Chest i słuchajcie, będziemy przyspieszać tylko i wyłącznie Silver Chesty i Golden Chesty. Oczywiście cały wynik eksperymentu pokażę w dalszej części odcinka i mam nadzieję, że te 4 sloty, słuchajcie, zapełnię naprawdę dobrymi skrzynkami, myślę, że wypadnie Legendary Chest albo Super Magical Chest. Na to liczę, słuchajcie, na to liczę, jestem, kurde, jestem ciekaw, co ogólnie będzie, jeśli wydam 1200 gemów. Oczywiście zapiszemy sobie wcześniej ilość golda i zapiszemy sobie, ja oczywiście zapiszę, ile mi wypadło silver chestów, ile wypadło golden chestów i ile wypadło gemsów za te właśnie skrzynki i ile nam dało do przodu. I oczywiście mniej więcej podam Wam czas, jaki mi to zajęło. Oczywiście raz przegrywamy, raz wygrywamy. Ja Wam podam czas, mogą to być 5 godzin, może to być 8 godzin, ale postaram się grać bez przerwy, wydawać to 1200 gemów. Oczywiście przyspieszenie Golden Chesta kosztuje 48, Silver Chesta 18, czyli na przykład widać, że jeśli przyspieszymy 5 Golden Chestów, no to już jest ponad 200, tak? Dobra, no to nic, nie będziemy mówić bawełnę, zabieramy się za opening tego Super Magical Chesta, dostaniemy 1200 gemów, dostaniemy 10 000 golda, pora wykorzystać tą ofertę, bo długo pewnie będę musiał na nią czekać. Dobra, liczę tutaj na legendę, słuchajcie, w tym, liczę, kurde, na lawę, liczę na lawę. Dobra, ja już oczywiście wbijamy, słuchajcie, kodzik. Dobra, słuchajcie, lecimy już z openingiem Super Magical Chesta. Jestem ciekaw, co tutaj wypadnie. Dobra, mamy, co pierwsze mamy? 3,5 tysiąca golda. Świetnie, 22 tysiące golda nam się uzbierało. Freeze. Oj, kurde, już wyskakują epiki. No, może być ciekawie. 33 chatki. 400 zapów. Ja pierdzielę. Nie no, kurde. Mogą dać naprawdę jakieś minionki albo coś w tym rodzaju. O, kurde, 71 mega minionów. Kolejny, słuchajcie, kolejny epik. 10. 18, będzie chyba kolejny epik. Kurde mać. Nie, jest legenda! Jest miner, ale kurde, świetnie. Miner, miner, miner. Ja nie sądziłem, że... Aha, bo to jest z niższej areny, więc jest epików mało. Jest, jest, jest. Miner, miner, miner. Ale się cieszę, jeszcze dwa minery mamy je na levelu trzecim. Kurde. Dobra, słuchajcie. Ja zabieram się za bostowanie. 1200 gemów będzie. Także przyspieszamy za to skrzyneczki i lecimy. Ale ja pierdzielę, ale się cieszę. Nie no, masakra. Słuchajcie, masakra, wielka masakra. Dobra, odcinek na początku jest udany, bo mamy minera. Jest, 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 ale Jezus, ale się cieszę. Pokaż się, minerze. Jest kolejny miner, jeszcze dwie lawy i dwa minery. I będzie na levelu trzeci. Kurczę, ale się cieszę, sorry, sorry. Dobra, ja walę w eksperyment, słuchajcie. Mamy tak, 22... 1000 golda, 1220, no 1200 gemsów i lecę oczywiście za otwieranie. Zobaczymy później pod koniec i za otwieranie lecę. Ja lecę, słuchajcie, na ataki się biorę. Pomyliło mi się to chyba z radości z tego minera kolejnego. Dobra, słuchajcie, ciśniemy bez żadnego gadania, bez żadnej spiny i za chwilę widzimy się po całym eksperymencie.
Dobra, słuchajcie, ja jestem już po całym przyspieszaniu i na początku co chciałbym dodać przy okazji właśnie klepania tych skrzynek, walnąłem sobie rekord, zrobiłem 4000, jupi, jupi, jajaj, super, cieszę się, ale dobra, przejdźmy do rzeczy, ale jeszcze otwórzmy sobie tego free chesta, żeby nie było, może coś wypadnie ciekawego, dobra. Nie wypadło nic ciekawego, więc sprawa wygląda tak. 1200 gemów poszło w świat i ile wydropiło wszystkiego po kolei? Dobra, jak w sumie widać tutaj wydropił mi właśnie Magical Chesta po tych wszystkich skrzynkach. I tak, silverów ogólnie było 37, golden chestów było 11 i tych wszystkich kart uzbierało się nam 825 tych zbostowanych, wbiliśmy 6000 golda i całe to bicie zajęło mi jakieś 6 godzin, oczywiście z przerwami. Było bardzo ciężko, bo raz się wygrywa, raz się przegrywa. I teraz słuchajcie, czy tak naprawdę się opłaca przyspieszać? No z tego co tutaj grałem, to powiem wam, że mega się opłaca. Zdobyliśmy 825 kart, z czego Giant daje 304, czyli dwa Gianty to już jest prawie, to już jest ponad 900 gemów, czyli naprawdę, słuchajcie, mega się opłaca przyspieszać, no ale zajmuje to sporo czasu i tak licząc sobie te całe silvery, goldeny, to 1200 gemów to jest tak, jakbyśmy grali normalnie przez cały tydzień, bo zapomniałem dodać na początku, że ja przed tym całym właśnie bostowaniem tych skrzynek miałem wcześniej Magical Chesta i dopiero później miałem chyba 3 silvery, miałem goldena i od tamtego momentu wystartowałem. I dopiero po 27 silverach przy tym bostowaniu wyskoczył mi właśnie Magical Chest. To były dokładnie 27 silverów mi wyskoczyło i 8 goldenów. Czyli jeszcze wychodzi na to, że muszę zrobić jeszcze ze... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć goldenów, żeby mieć następną skrzynkę, być może Giant Chesta. Mam nadzieję, że odcinek był ogólnie pomocny. Bardziej wam przybliżyłem to, czy można, czy się opłaca w ogóle przyspieszać te skrzynki i czy warto. Ponieważ wielu z was się zastanawia, czy lepiej przyspieszać, czy lepiej kupować skrzynki. Słuchajcie, lepiej przyspieszajcie, jeśli macie oczywiście wenę do gry. Mnie to po prostu po tych 6 godzinach to mnie oczy zaczęły boleć, ale no co, trzeba zrobić, trzeba sprawdzić, słuchajcie, bo jak czegoś się nie sprawdzi, to nie będziemy nigdy wiedzieć. Ogólnie dużo osób bostuje skrzynki, ale to wymaga bardzo długiego czasu, jeśli oczywiście ktoś bardzo lubi grać w Clash Royale, no to polecam tego typu przyspieszanie skrzynek. Jeszcze chciałbym dodać, że spośród tych 48 skrzynek żadnego fajnego dropu nie było. Były tylko i wyłącznie dwa epiki, był chyba Goblin Barrel i Poison i tyle było, wam powiem szczerze. I wielkie dzięki, że poświęciliście chwilkę czasu na to oglądanie tego materiału. Także do zobaczenia już wkrótce. Cześć, trzymajcie się.